No siemanko, żydubanko, z tej strony Domi! Moi drodzy, ostatnio mi pisaliście, że bardzo chcielibyście powrócić do Granny, żebym ja powrócił do Granny. Otóż, może sobie powrócimy do Granny, może na jakichś modach albo coś takiego. Natomiast zagramy sobie dzisiaj w Teddy Freddy, ponieważ jest to gierka bardzo podobna do Granny i możemy tutaj wybrać skina Huggiego Wuggiego. Czyli można teoretycznie powiedzieć, że Huggy Wuggy porwał dom od Granny. Coś takiego. Tak mi się wydaje, tak będzie chyba dobrze. Jeżeli chcecie więcej tej gierki, bo tu są jest kilka ucieczek, zostawcie koniecznie łapkę w górę, lecimy sobie, bebe! Dobra, patrzcie, możemy wybrać normalnie Teddy'ego, który się nazywa Teddy Freddy, bo to jest chyba wzięte z Freddy'ego Krugera, połączony z Teddy'm, no Teddy Freddy. Ale ja oczywiście biorę Poppy. Poppy, nie wiem dlaczego on się nazywa Poppy, skoro jest to Huggy Wuggy, ale no dobra. Miejmy nadzieję, że tą gierkę przejdziemy szybko, ponieważ wiem, że tu jest kilka ucieczek i już sobie tutaj kilka razy to próbowałem grać, tutaj wiecie jak, no nie spoilerować ani nic w tym stylu. Jesteśmy, dobra. Mamy tutaj jakiś, nie wiemy w ogóle żadnej historii, nie ma tak jak w Granny, że tam niby na Steamie się pojawiła jakaś historia, dlaczego nas porwali i tak dalej, albo w Evil Nun. Natomiast po prostu jesteśmy tutaj w jakimś domku, no bardzo typowe do Ring the Bell. Nie chcę teraz tutaj dzwonić, żeby Huggy Wuggy tutaj za chwileczkę nie przyszedł. Nie wiem dlaczego oni nazwali tą postać Poppy. O, co się dzieje? Coś się dzieje. A jest, idzie! Idzie Poppy! Nie wiem dlaczego oni go nazwali Poppy, ale no dobra, no Poppy to Poppy, ja zamykam tutaj drzwi, żeby on... O nie, nie mam się tutaj gdzie ukryć, prawda? Chyba, że... O, mogę tutaj przejść, dobra, mogę tutaj przejść. On tutaj przyszedł i on w ogóle teraz nie wiedział, gdzie ja jestem, on się tam, co prawda, troszeczkę zdenerwował. Pozwólcie, że sobie rozjaśnię, bo tutaj bardzo mało widzę. Dobra, oh my god, co to tu jest? Jakieś rytuały tutaj Huggy Wuggy robi, widzicie? No dobra, tu mamy jakieś, jak to się mówi, jakieś łóżka, jakaś małpka sobie tutaj leży. Dobra, czy on potrafi tutaj wejść? Wydaje mi się, że z którejś strony mógłby tutaj wejść. A co to tutaj w ogóle jest? Bunch of buttons. Tutaj w ogóle też zbieramy takie batonce, bo później możemy sobie zmienić skina. Dobrze w ogóle, że ten Poppy jest za darmo. O, available at the difficult level, czyli możemy tutaj wybrać, widzicie, też inny difficulty, czyli inną trudność w tej grze i wtedy będzie... Wiecie jak, no to będzie dostępne, nie wiem do czego to będzie dostępne, ale no dobra, będzie dostępne. Dobra, co my tutaj mamy? Open, o nie. We'll eliminate the dark corners and the pocket torch. Oh my god, mamy latarkę, ale się cieszę z tego powodu, że mamy latarkę. Ja go tutaj na razie póki co nie słyszę, on się tutaj co prawda gdzieś będzie mógł pojawić, bo pewnie coś z tym krzesłem jest nie tak. Available at the difficulty level. Można to zrzucać, to? Nie, nie można tego zrzucać, ale może za którymiś... O, co się teraz stało? Continue, ja chcę po prostu continue. Ale może po prostu za jakimiś drzwiami, czy też za... Move aside. O, jak poukładaliśmy te palety, bardzo fajnie. Może po prostu gdzieś za jakimś obrazem coś tutaj będzie. Freddy was making something on it. Freddy coś tutaj robił. Bądź też w tym wypadku Huggy Wuggy. Aha, on tutaj zrobił jakiś pistolet i tutaj też proce zrobił. No dobra, tutaj mamy naboje. Rocket launcher. On chyba tu idzie. On chyba tu idzie z tego. Pamiętajcie w ogóle, że gramy na easy. I on... On tutaj za chwileczkę przyjdzie, tylko na razie nie było tego... Więc spodziewałem się, że typek po prostu do nas nie przyjdzie. Dobra, bo w całkiem innym miejscu jesteśmy, niż ja bym chciał być. Wydaje mi się, że on tutaj w ogóle nie potrafi wejść, bo te drzwi tutaj są pozamykane. Więc ja sobie wrócę po prostu tutaj i tak jak... Wydaje mi się w ogóle, że byliśmy właśnie u góry. Okej, okay, tutaj też coś mamy. Cyk, close, coin. Coś, co możemy zrobić. Dobra, read. I do not know how much time I have, but I certainly have to hurry. I got out of the cell and already know the combination lock code. Someone wrote it on the wall in the dungeon. And whoever that person is, I think... Oh my god! Oh my god. Dlaczego jak ja to czytam, to... To on się rusza, nie wiem, ale w każdym razie... Jest gdzieś tutaj jakiś kod do wyjścia, natomiast ja bym chciał wyjść teraz, no zobaczymy, wyjść kanalizacją, bo tak się też będzie dało w tej gierce zrobić, że wyjdziemy sobie kanalizacją. Nie wiem, czy to będzie dostępne na easy, czy też na medium, ale jeżeli będziecie chcieli, to będziemy mogli kilka razy w tą gierkę sobie pograć. Dobra, co tutaj mamy? Open. Jest tutaj coś? Nic tu nie ma. O, tutaj mamy claw hammer, you can use it to break boards off, czyli możemy to ściągnąć. No pewnie z tych drzwi, ale tak jak wam powiedziałem, no na razie nie chcę wychodzić tędy. Chociaż no zobaczymy, jak się losy potoczą. Dobra, available at higher level difficulty, czyli będziemy mogli też wejść sobie na górę. Tutaj zrzucamy obrazy, widzicie? Available at higher, czyli tutaj to też nie działa. Widzicie? Ale on tu za chwilę przyjdzie. Wydaje mi się, że on... O, on tu jest! On tu jest, on tu jest, on tu jest. Dobra, ja gdzieś tutaj byłem chyba, z tego co mi się wydaje. Czy mogę się gdzieś tutaj ukryć? Żeby on mnie po prostu nie zjadł. Dobra, już mnie chyba nie goni. A co to tutaj wszystko jest? O, czyli on tutaj wszystko obserwuje. Switch, widzicie?
Możemy tutaj wszystko obserwować, a tutaj też są końce. No dobra, weźmy sobie te końce ze sobą. Ja może posprawdzam... O! To potrzebuje. Safety switch. On tu chyba teraz przyjdzie. Bo ja go słyszę już bardzo mocno. Ale jak... Ale ja tutaj się mogę ukryć. Dobra, wyłączmy latarkę. Ja nie wiem przypadkiem, że on... Nie, on nie wie, że ja tu jestem, bo ja teraz gram, generalnie też gram w Alien Izolacja, opcji Izolacja, w coś takiego gram i wiem, że tam nawet jak się poruszy człowiek, czy dmuchnie w joypada, czy tam w Kinecta, to może cię alien usłyszeć i może cię po prostu drzwi otworzyć, więc musisz siedzieć cicho, więc ja teraz chciałem zrobić to samo, ale no dobra. Hagi Wagi sobie poszedł, ja tutaj sobie może od razu posprawdzam, balance on the coin, to balance out, czyli gdzieś tutaj tego końca zgubiłem, patrzcie, tu jest ten coin. I teraz tak, cyk. Ale, okej. Kluczyk. Front door key. Ale my ma... On znowu tu idzie. On zaś tu idzie. On zaś tu idzie. Czekaj, open. Open. Nic tu nie ma. Oh my god! Oh my god, czy on wie, że ja tu... Czekaj, zamknę drzwi za sobą. Tutaj zgasimy latarkę, żeby on nie wiedział, że ja się nagle tutaj ukryłem. On... Hagi Wagi po prostu wchodzi i... Gdzie ja jestem w ogóle? Co się teraz dzieje? Dobra, dajcie znać, koniecznie w komentarzach. Patrzcie, jaki w ogóle mam fajny kubeczek. Już wam pokazuję, patrzcie ten kubeczek. Fajny, prawda? Fajny kubeczek z duszkiem z Mario. Dajcie znać, koniecznie w komentarzach, co dzisiaj piję, bo zawsze się was pytam. On gdzieś tu jest! On gdzieś tutaj był, bardzo blisko mnie. Ale... On chyba już nie wie, że ja tu jestem, prawda? Dobra, poszedł sobie, bo my gramy na easy. Easy peasy lemon squeezy, to jest bardzo prosta gra. Dobra, bo generalnie to ja ten electrical panel muszę znieść teraz na dół, ale najgorsze jest to, że on gdzieś tam jest. No ja bym się też tam chciał jakoś dostać, bo ja muszę wejść do piwnicy. Gdzie to się szło? Ja już nie pamiętam. Oh my god. Oh my god, wszystkie krzesła przewróciłem. O, końce, dawaj mi te końce. Co tutaj mamy? Nie wiem. Co tu jest? Cyk, cyk. Trigger. O, to też będę potrzebował. Activate the lever. The door is locked. The door is locked. Gdzie ja teraz miałem iść? Czekajcie, bo ja wiem, że gdzieś tutaj... to nie jest to. To też nie jest tu. Hagi Wagi tu jest. Więc ja pozwolę sobie za sobą zamknąć drzwi. On chyba zaraz tutaj przyjdzie, prawda? Nie, jednak nie. Jednak dał mi teraz spokój. W ogóle... O, jest zejście na dół. No w końcu. No w końcu mi się uda zejść na dół, tylko niech tak będzie, że on mnie po prostu nie usłyszy. Generalnie... O nie! On wie, że ja tu jestem. Tutaj to miałem dać. Cyk! Widzicie, mamy to. Ale nie mogę nic na razie z tym zrobić. Co tutaj mamy? Końce? Cyk. On nie wie, że ja tu jestem, prawda? Dobra, schodzimy tu na dół i co tutaj... Co? Pełno końców? Button of coś tam? Dlaczego tu... Open the door. Jest tu coś ciekawego? W ubikacja było tu coś? Nie, nic tu nie ma. A tutaj też możemy coś, widzicie? Tyryryry, on zaś tu zejdzie. On znowu tu zejdzie. Bo ja znowu jakiś odgłos oddałem, taki niepotrzebnie, no. Tak mi się wydaje, on zaraz tu przyjdzie chyba. Czy on... Hello? Hide? A tutaj się idzie, dobra. Block the door of few minutes. Czyli możemy zamknąć, zabarykadować drzwi na kilka minut. Dobra, tu mamy końce. Cyk. No i co, ja tutaj to muszę odblokować. Tylko na razie nie wiem jak, bo gdzieś tutaj musimy wypompować tą wodę. Tylko zanim to zrobimy, to ja muszę wziąć tą niebieską taśmę jeszcze. Hagiego tutaj nigdzie nie ma. Oh my god! On tu jednak stał cały czas. No co za stajator pospolity. I on to specjalnie zrobił. On to normalnie specjalnie zrobił, że on mnie po prostu... O, już przestał. Hello? On idzie tu. On tu idzie, dobra, wyłącz światło, żeby on nie wiedział, że ja tu jestem i poczekam, aż stąd pójdzie. Dobra, Hagi Wagi sobie poszedł, miejmy nadzieję, że on już stąd poszedł, no. Ja nie chcę, żeby on tutaj stał gdzieś znowu. Jest tu? Dobra, on wraca, dobra. Poszedł sobie, okej, czyli on nawet nie wie... Oh my god. Oh my god. On teraz tam idzie. Jaki głuptaś. A mogę tu zejść na dół? A tu nic nie ma. Tu się mogę ewentualnie ukryć, dobra. Bo ja muszę teraz znaleźć... Co to jest? Silver key! Dobra, to mi będzie potrzebne. Ale wiecie, co jeszcze potrzebuję? Bo tutaj gdzieś była ta taśma. Gdzie ona... Tu jej nigdzie nie ma na razie. Bo generalnie za którymś z tych obrazów... był... Włącznik! Czy tam wyłącznik? Włącznik, wyłącznik... O, chyba za tym, widzicie? Lower the lever. Cyk, open door.
ja teraz potrzebuję dokładnie to, insulin, coś tam, tape, zamknijmy te drzwi, żeby on nie wiedział, że ja tu jestem. I tutaj, co to jest? Available at the normal level. Widzicie, ile tutaj możemy jeszcze przejść, więc jeżeli będziecie chcieli, dajcie znać koniecznie w komentarzach. A póki co mamy tutaj coś takiego. Repair the wires with insulin tape, cyk, replace the alternator belt, czyli musimy znaleźć jeszcze belt. Miejmy nadzieję, że on gdzieś będzie tutaj bardzo blisko, jest, mamy go. Cyk, zakładamy, no i co, już to możemy załączyć. Turn on the pump. I teraz już teoretycznie będziemy mogli stąd wyjść. Patrzcie, tu jeszcze coś jest? Nie, tu już nic nie ma. Przeczytajmy może tą kartkę. Zobaczymy, o co w tej historii chodzi. I can help thinking about a backup plan. Nie umiem sobie tutaj cały czas wyobrazić jakiegoś planu dodatkowego. If I fail to escape through the door, I can try to get out through the sewer tunnel. Czyli jeżeli nie uda mi się wejść głównymi drzwiami, to może ucieknę właśnie kanalizacją. But to do so, ale zanim to zrobię, I need to somehow start the pump and pump out the water from there and then run away. Run like blazes from this nightmare. Widzicie, czyli musimy jakoś naprawić to, co już zrobiliśmy. Mamy kluczyk, bo on był bardzo, on tam po drodze był, chyba że tutaj też coś jeszcze za nim, ale on nie. On tutaj zaraz przyjdzie. On tu przyjdzie. On już tu jest prawie. On już tu prawie jest z tego, co mi się wydaje. Co tutaj jeszcze mamy? Door handle. Ale wydaje mi się, że ja już potrzebuję tylko i wyłącznie kluczyk. Chcecie, żeby zobaczyć jumpscare'a? Zobaczymy może tego jumpscare'a, jak to tutaj wygląda. Chociaż nie... O, nie jest tutaj, dobra, zobaczmy może tego jumpscare'a, jak to wygląda. Cyk... Cyk mnie uderzył, widzieliście to? No taki... Taki łatwy jumpscare, rzekłbym. Idziemy, moi drodzy, dalej, ponieważ mamy już day 2, teraz wystarczy, że zejdę na dół. Tam mamy już tylko i wyłącznie kluczyk i możemy uciec... kanalizacją. Przez chwilę myślałem, że tutaj coś się zmieniło, ale jednak nie. Dobra, wyjdźmy może stąd. Gdzie ja jestem? Ja jestem znowu na dole, ale nie wiem, gdzie jest Hagiwagi. Hagiwagi, oh my god! On wie, że ja tu jestem, prawda? Ale gdzie on, on jest chyba u góry jednak. On jest chyba u góry, no nie, Hagiwagi, dlaczego ty taki jesteś, magi? Maginator pospolity, ja muszę iść tam, gdzie on właśnie stamtąd wyszedł, bo wydaje mi się, że on się też respawni na dole, tak samo jak i Granny, więc ja będę się musiał teraz tam jakoś dostać, tylko że on musi najpierw no, pójść stąd, no bo to wszystkie rzeczy, widzicie, ja to wszystko popycham i on cały czas się tutaj też irytuje na mój widok, no. I mnie by to też irytowało, jakbym kogoś miał w domu, nieproszonego gościa, albo raczej proszonego, bo sam go porwałem, i takie rzeczy mi robi. No, robi mi brzydkie tutaj rzeczy. Cały czas mi tutaj mój dom, mimo że tu jest mega syf, to i tutaj jeszcze większe syf robi. Także, no bez sensu, okej? Okay? Dobra, lecimy teraz stąd i miejmy nadzieję, że będę szybszy niż on, bo on jest tu gdzieś zaraz, no. Gdzie on jest? On znowu poszedł chyba tam, gdzie ja chcę iść. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu chyba, nie? Nie, tu jest kuchnia. A ja miałem iść... Gdzie? Tutaj. Ja miałem iść tutaj. I gdzieś tutaj po drodze był... O, tutaj mamy buttons. I gdzieś tutaj po drodze był kluczyk do wyjścia. Tylko gdzie jest... No nie gadaj, że on znowu tutaj poszedł. Bierz ten klucz. Severki! Uciekamy, Hagiwagi, ja stąd już uciekam, daj mi spokój, to już jest wyjście, bo gramy na Easy Peasy Lemon Squeezy, bo ja jestem junior. O nie, potrzebuję jeszcze to! Install the valve and shut off the water! Oh no! Ja całkowicie o tym zapomniałem. Jeszcze muszę znaleźć to pokrętło. A wiecie, gdzie jest to pokrętło? Ja też nie. Nie mam żadnego pojęcia, musimy... Oh my god! Panikuję! Ja jestem panikator pospolity. Ja naprawdę jestem panikator pospolity, miejmy nadzieję, że on mnie tutaj nie zauważy, cyk. Włącz latarkę. On nie wie, że tu jestem, prawda? On nie wie, że tu jestem. On się mnie przestraszył, bo myślał, że to tylko... Oh my god! On nie wie, że tu jestem, prawda? Patrz, jaki Hagiwagi, no on ten Hagiwagi jest taki troszeczkę mało inteligentnym Hagimwagim, no. Ja muszę... On zaś tu idzie. Ja zrobię taki myk i tu przyjdziemy obok mnie! Udało mi się, ja jestem udalcon. Ja jestem normalnie udalcon, dobra. Bo ja potrzebuję najprawdopodobniej młotek. Tam wejść nie możemy. Ale to się... Tu bokiem też się nie da. Gdzie jest teraz młotek? Bo najprawdopodobniej to będzie chyba gdzieś... No nie wiem, musimy znaleźć ten do pipe. Bo ja już tutaj praktycznie wszystko przeczesałem. Wydaje mi się, że on znowu tutaj pozamykał wszystkie szuflady, jak mnie uderzy i później budzimy się kolejnego dnia. No to posprzątał sobie trochę, nie? Więc wydaje mi się, że to musimy znowu wszystkiego na nowo poszukać, ale to może być też tu.
w kuchni. Uważaj na to. Oh my god, przejście. Tajemne przejście. A może tu coś będzie? Tu nic nie ma. Może tu. Może tu. Co to jest? Rewolwer, co to jest? O, mamy Valve, wiedziałem. Ale jestem ciekawy, co to jest za wejście tu. Bo ja nigdy nie wiedziałem, że tutaj coś jest. A tutaj sobie możemy iść i może... I może znajdziemy się od razu tam na dole. Gdzie on jest? O... A to jest mój pokój przecież. Oh my god, on mnie chyba zauważył. Dobra. O... On jest bardzo zły. On jest bardzo zły. Bardzo zły już jest. Czy ja mogę to już nacisnąć? Nie, to już działa chyba. Mam nadzieję, że wystarczy, że zainstalujemy to tutaj i po prostu stąd uciekniemy, bo stanowczo za długo mi to zajęło. Ja myślałem, że ja będę potrzebował na tą gierkę 9,5 minuty, a potrzebujemy więcej. Dobra, cyk, pyk i patrzcie, teraz... Fut! Okej, okay, i nie ma wody. O, nagle nie ma wody, ale gdzie jest ten kluczyk? Dobra, tu, ja już myślałem, że go zgubiłem. Server key. Uciekamy stąd, moi drodzy, cyk. Jeżeli będziecie chcieli, abym zagrał jeszcze na innych... stopniach trudności, dajcie znać koniecznie w komentarzach i możemy też zagrać, wiecie jak, inną ucieczką. Lock, cyk, pyk, otwieramy, run away! Moi drodzy, mamy teraz tutaj cutscenkę, która nam pokazuje, że również znowu uciekamy tutaj po drabince, cyk, otwieramy i uciekamy. O, nie ma skina Hagiego Łagiego, czy tam Poppy, jak oni to nazwali. Był Teddy Freddy. 16 minut mi to zajęło, ja nie wytrzymałem, ale points earned 5952. Inne moje kanały, wiecie jak, juniorski 2.0, 1.0, 3.0 zapraszam, inne moje filmy zapraszam do oglądania i widzimy się w następnym video. Na razie, dzięki, cześć! Juuu.